wszyscy zostaliśmy wygnani z Warszawy. Powstanie upadło, a Niemcy skrupulatnie dążą do zagłady naszego miasta. Dookoła umierają ludzie, także dzieci. Nie mogę krzyczeć ani płakać. Nie mogę nawet wstać. Osłabłam z głodu, boli mnie serce i z wielkim trudem oddycham. Jestem w Pruszkowie, w Dulagu, w wielkiej hali pełnej zrozpaczonych ludzi. Obok mnie siedzi Celina. Jest młodsza ode mnie i silniejsza. Pomagała nieść moją walizkę przez trudną drogę od pociągu do hali, do której nas wpędzono. Za chwilę dostaniemy kubek kawy i czarny chleb. W południe talerz wodnistej zupy. Blisko nas przychodzą pielęgniarki w białych fartuchach z czerwonym krzyżem. Niewiele mogą pomóc. Nie ma lekarstw ani opatrunków. Tyle dookoła cierpienia, strachu i tęsknoty za najbliższymi. Nie wiem nic o moim synu. Od września 1939 roku nie ma o nim żadnej wiadomości. Mój wnuk Piotruś poszedł do powstania. Nie wiem, czy przeżył. Patrzę na ludzi dookoła i staram się odgadnąć, kim byli, nim wojna ubrała ich w okupacyjny kostium i charakteryzację. Jesteśmy szarzy, przygarbieni, brudni i chorzy. Będzie trudno kiedyś po tym wszystkim grać w teatrze, pisać wiersze i tworzyć muzykę. Chciałabym umrzeć szybko i bez bólu. Nie chcę teraz oceniać wartości ludzkiego życia. Jego sens i miara jest zakryta dla naszych oczu. Mam 77 lat. Wystarczająco dużo, żeby pragnąć śmierci i w sam raz by zostało mi to wybaczone. Zabrałam ze sobą ten dziennik, ciepły płaszcz i kilka drobiazgów, parę fotografii. Płaszcz nie chroni mnie przed wilgocią i zimnem. Jest tylko ubraniem dla starości. A głęboko wierzę. Będąc pośród wojny, ludzkiego nieszczęścia i śmierci, że miłość i dobro jest niezbędne dla naszego świata. Bardzo chciałabym, żeby ten dziennik mnie przeżył, aby przeczytali go inni ludzie i wzruszyli się syberyjskim losem mojej mamy i także moim, zapewne nieważnym, ale opowiedzianym ze szczerością i rozsądkiem. Dziwnie mija tu czas. Jestem tu trzeci dzień i myślę, że ostatni. Mam przeczucie bliskiej śmierci, a pod powiekami całe piękno świata. Tylko piękno. Postaram się mieć takie właśnie myśli. Żadnych pragnień. Dzisiaj jest 3 października 1944 roku. Od 2 dni mam w rękach dziennik Konstancji Staniszewskiej, wnuczki Józefa Ignacego Kraszewskiego. Nie wypuszczam go z dłoni. Dziennik znalazłam 1 października. Wdeptany w błoto, cudem ocalał. Część liter jest rozmazana od wilgoci. 2 puste kartki ośmieliły mnie do napisania tych słów. Konstancja Staniszewska zginęła tragicznie, prawdopodobnie 1 października przed południem. Modlę się o to, żeby odnalazła spokój i radość. Jeśli przeżyje, oddam ten dziennik w ręce rodziny Kraszewskich.
cmentarzu po Wąskowskim w Warszawie umieszczony jest epitafium. Pamięci Wojciecha Staniszewskiego, oficera Wojska Polskiego urodzonego w 1893 roku, zamordowanego w Katyniu oraz syna jego Piotra, urodzonego w 1923 roku, zamordowanego w Pruszkowie w styczniu 1945 roku. To jest koniec opowieści o córce i wnuczce Józefa Ignacego Kraszewskiego. Ich losy odtworzyliśmy z okruchów informacji rozsianych w nielicznych źródłach. Staraliśmy się o wiarygodność tych napisanych przez nas wspomnień z czułością i szacunkiem dla niezwykłych losów obydwu Konstancji.